Teraz powiem, jak usunąć jedną z przyczyn wycia skrzyni słynnej M32. To jest tylko oczywiście jedna przyczyna, bo może być ich więcej. Mogą być jakieś złożyska 5-6 biegu, no to nie. To niestety musimy skrzynię wyciągać, rozbierać i tak dalej. Ale tamte łożyska na tych wałkach w środku skrzyni. Ale jeśli na przykład mamy takie wycie typu jak tylny most, jak ktoś może nie wie, jak tylny most wie, jak ktoś nie wiem, tak tutaj od dyferencjału, wiadomo, tutaj w przednim napędzie tylny most mamy w zasadzie tu. Takie coś na przykład, jak ktoś jechał, nie wiem, autobusem starym jakimś i autobus jak dodaje gazu, to tak wyje, odpuszcza gaz, wyje inaczej, a da na luz, jedzie na luzie i nie ma żadnego wycia. To jest takie coś. I teraz tak, tutaj w dyferencjale mamy, wiadomo, jedna półośka i druga wchodzi w dyferencja, wchodzi w łożyska, te, które są... Tu jest jedno łożysko, tu jest drugie, a tu jest, wiadomo, dyferencjał. I te łożyska muszą być odpowiednio napięte. Za to napięcie odpowiada ta flansza. I teraz tak, pod tą flanszą są takie podkładki, które sobie możemy dokupić na Ale drogo, o różnych wymiarach, one są, tam grosze kosztują. Grubości były od, bodajże ja kupowałem chyba od 0,7 mm, potem 0,8, 0,9, 1,1, 1,5 mm. I teraz co ja takiego zrobiłem? Najpierw trzeba oczywiście spuścić olej ze skrzyni. Tu mamy korek spustowy, spuszczamy olej. Odkręcamy półośkę, czyli śrubę centryczną, tą centralną od przegubu zewnętrznego po tamtej stronie. Potem odkręcam pole. Ja to najchętniej to robię to w ten sposób, że odkręcam amortyzator tutaj i te dwie śruby. Wtedy amortyzator idzie na bok, zwrotnicę mogę sobie wysunąć. Odkręcam też zacisk, żeby mi jak ta płośka się wysunie, tutaj przeszła koło zacisku lepiej. I wyciągamy całą płoś. W tym miejscu na te cztery śruby, raz, dwa, trzy i tam jest u góry czwarta, przykręcona jest flansza, w której osadzony jest uszczelniacz od płośki, od tego przegubu wewnętrznego. I jak te śrubki cztery odkręcimy, to tą flanszę dosłownie albo palcami, albo delikatnie śrubokręcikiem, czymkolwiek podważył, ona wyskoczy. Ona jest tam wciśnięta na o-ring, żeby wiadomo uszczelnić połączenie między skrzynią a tą flanszą, żeby olej ze skrzyni nam tu nie wyciekał. I zaraz za tą flanszą, na przykład u ojca, nie było żadnej podkładki. A te podkładki odpowiadają za odpowiednie napięcie, jak przykręcamy te śruby, żeby odpowiednio napiąć te łożyska, które tam pracują. Ja nie wiedziałem, ale już widziałem po tej flanszy, że ona jak ją wyjąłem, to normalnie porysowana była od wewnętrznej strony, że to łożysko musiało tam dosłownie latać, kurczę, obijać się, dlatego to było. Żadnych łożysk nie wymieniałem, nic więcej nie robiłem, nie miałem jak sprawdzić tego luzu, tego napięcia, no bo jak dam podkładkę, zaraz za tą flanszą od razu dajemy taką podkładkę, sztuk jedna, odpowiedniej grubości i za nią już jest, za tą podkładkę, czy tak, flansza, podkładka i już mamy tam po prostu łożysko. Nic nie musimy tam ustawiać, nic robić. Po prostu odkręcamy flanszę, wkładamy do środka taką podkładkę, przykręcamy flanszę i wszystko. Ja nie miałem jak tego łożyska, tego napięcia sprawdzić, no bo jak, to jest wszystko zabudowane. Więc tak, zrobiłem to na pałę, że tak powiem. Dałem najpierw najcieńszą podkładkę 0,7, przyłożyłem flanszę, dopchnąłem ją do końca, że ten o-ring tam skoczył. No i widzę, że bez dokręcania już doszła flansza do obudowy, to wydaje mi się, że tam nie ma żadnego napięcia. Więc wyjąłem to, żeby tego dwa razy potem nie rozbierać, dałem grubszą, chyba nie pamiętam, 0,9. Przełożyłem 0,9, przełożyłem flanszę i widzę, że tam paznokieć między flanszę a obudowę skrzyni by mi wszedł. Mówię, o, to jakieś napięcie już delikatne będzie. Dokręciłem te śruby, bardzo łatwo, leciutko poszło, tak na oko wiadomo. Poskładałem całość, zalałem olejem, oczywiście fusk, ten Sinofluid, cały 3 litry oleju do skrzyni. Odpalam autko, odjeżdżam, jak ręką odjął. Cisza, po prostu efekt tego buczenia autobusu zniknął całkowicie. No i skrzynia uratowana. I ktoś może powiedzieć, że wiadomo, to łożyska muszą być odpowiednio napięte, bo się rozlecą i tak dalej. Skoro się nie rozleciały, jak one miały taki luz, to teraz jak są troszeczkę napięte, naprawdę ja to robiłem na oko, nie dałem od razu najgrubszej podkładki, tylko taką, no trzeba to robić z głową, że tak powiem. Więc wydaje mi się, że nawet jakbym dał jeszcze tam o jeden rozmiar większą, to nic by się nie stało. To jakaś tam delikatna, no kurczę, no naprawdę, tu w tym przypadku to wydaje mi się, że to będzie bez problemu chodzić. Zresztą mój ojciec jeździ już tak dłuższy czas, jest idealnie, trasy robione, jest po prostu idealnie. Także jeśli komuś
buczy w taki sposób skrzydła, że wydaje mu się, że to na każdym biegu w zasadzie, no różnie, no czasami na niektórych biegach to było troszeczkę inaczej słyszalne, ale ogólnie było to praktycznie na każdym biegu. No wiadomo, przy przyspieszaniu i przy odejmowaniu gazu takie odgłosy, a na przykład jak wrócimy na luz, to tego odgłosu w ogóle nie ma, bo jeśli ktoś ma to na luzie też, no to wtedy to już któreś z tych łożysk już jest walnięte, albo to właśnie to jedno lub drugie w tej skrzyni, albo łożyska w kołach. Także jeśli na luzie ktoś ma coś takiego, no to już jest źle. Natomiast jeśli na luzie tego nie ma, tylko będzie, kiedy ciągnie skrzynia, wiadomo, i bieg pracuje, no to wtedy to ewidentnie będzie tutaj gdzieś pies pogrzebany. Jeśli się warto spróbować coś takiego zrobić, niż wydawać, bo taka robota to ile? Godzinka czasu, no ale drogo to kosztuje grosze, takie podkładki, więc do skrzyni M32, do dyferencjału, do mechanizmu różnicowego. Więc warto spróbować. Godzinka roboty akurat w moim przypadku się udało. Pozdrawiam.